Szanowni Państwo, mamy XXI wiek, a ciągle spotykam ludzi, którzy pomimo łatwego dostępu do informacji ciągle wierzą, że dyrektor zoo to jest taki człowiek, który podróżuje po świecie, łapie zwierzęta, a później pokazuje je w klatkach za pieniądze. No więc tak było. Tak było w XIX wieku, na początku XX wieku, jeszcze przed II wojną. Tak bywało, ale współczesne ogrody funkcjonują zupełnie inaczej i myślę, że powinniśmy poznać zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych po to, żeby je zrozumieć, no i oczywiście zaakceptować, bo taki jest mój cel, ale będę mówił całą prawdę i tylko prawdę, nic nie będę naciągał. Najpierw musimy sobie wyjaśnić, co to jest ogród zoologiczny, bo nie wszyscy to rozróżniają, bo są różne zwierzyńce, kolekcje zwierząt przy stacjach benzynowych, obwoźne terraria z wężami, które się pokazuje za pieniądze. To nie są ogrody zoologiczne. Ogród zoologiczny musi spełniać wiele różnych funkcji, ale no niestety definicja ogrodu zoologicznego i w języku polskim, i w Europie jest bardzo prosta, żeby nie powiedzieć prostacka, dlatego że on ma spełnić tylko kilka tak naprawdę wymagań. Musi być otwarty przez kilka dni w roku, mieć 50 zwierząt i tak naprawdę już będzie ogrodem zoologicznym. Więc łatwo jest ogród zoologiczny zarejestrować. I takich ogrodów zoologicznych w Polsce jest już około 70, ale takich certyfikowanych ogrodów zoologicznych mamy w Polsce zaledwie kilkanaście. Certyfikowane, czyli takie, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, które należą do nie tylko krajowego, ale i Europejskiego Stowarzyszenia, ale także do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych, więc to są ogrody certyfikowane. Te, które nazywają się ogrodami, czy zwierzęcami, czy komercyjnymi jakimiś ośrodkami hodowli zwierząt, zwykle mają zwierzęta, które nie wymagają tak naprawdę pracy hodowlanej ze strony ogrodów zoologicznych, nie są zagrożone wymarciem. Bo tych ogrodów zoologicznych w Polsce jest już dobrze ponad 50, ostatnio ktoś podliczył, że 70, ale właśnie tych, które są członkami EASY, jest tak naprawdę niewiele. Więc łatwy jest ogród zarejestrować, ale bardzo trudno jest zostać członkiem którejś z tych organizacji. Dlatego nie jest etyczne, jeżeli niektóre organizacje kombinują w ten sposób, żeby uzyskać jakieś środki na swoje funkcjonowanie i wrzucają do jednego kotła wszystkie zwierzyńce, tak jak było z niedźwiedziami. Jakiś tam parkowy zwierzyniec z jedną klatką, gdzie jest niedźwiedź, to funkcjonowały jako ogród zoologiczny, w Lesznie było podobnie. To wszystko funkcjonowało w jednym kotle z ogrodami zoologicznymi, które hodują zwierzęta w sposób zorganizowany i etyczny. No i wtedy pisano, że źle się dzieje w polskich ogrodach zoologicznych. Źle się działo w tych kilku kolekcjach, zwierzyńcach, które gdzieś były na peryferiach Polski, a w ogrodach zoologicznych polskich dzieje się bardzo dobrze. Do tego stopnia, że myśmy byli jako ogrody zoologiczne członkami Europejskiego Stowarzyszenia, zanim jeszcze Polska jako kraj wstąpiła do Europy. Więc definicja ogrodu zoologicznego nie jest doskonała, ciągle na ten temat debatujemy. W tej chwili trwają prace w Unii Europejskiej nad nową definicją ogrodu zoologicznego. Trudno jest rozdzielić pomiędzy zwierzyńcem, ogrodem, czymś komercyjnym, bo wszyscy pobierają opłaty, więc musi być jakoś nazwane, ale z całą pewnością, jeżeli gdzieś jedziemy i nie znamy ogrodu, sprawdźmy, czy jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń. Jeżeli jest, to możemy wiedzieć, że na pewno będzie tam wszystko dobrze. Więc te wszystkie negatywne emocje, które są związane z ogrodami zoologicznymi i bywają od czasu do czasu odgrzewane, biorą się tak naprawdę z niewiedzy. A jak twierdził Dalai Lama, czytałem jego nauki, niewiedza nie jest tylko po prostu brakiem wiedzy. Niewiedza to jest siła, która czynnie się sprzeciwia wiedzy i poznaniu. Tak jak fałsz przeciwstawia się prawdzie, a wrogość przyjaźni. Więc trzeba z niewiedzą walczyć. No i prawda oczywiście jest taka, że ja jako dyrektor zoo, powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego, gdyż jako dyrektor zoo mam nadzieję, że kiedyś ogrody zoologiczne nie będą potrzebne i że dożyję takiej chwili. Myślę, że może kiedyś tak będzie, ale ja tego nie dożyję, ale to jest tylko półprawda, dlatego że tak naprawdę jest to utopia. W świecie dzieje się źle. Świat przyrody jest zagrożony. Różne gatunki z wysp, endemity także z innych miejsc, nie tylko z wysp. Płazy na całym świecie, gady, ptaki, ssaki są
są zagrożone wymarciem i wymagają ratunku. Ten ratunek może być udzielony poprzez rezerwaty i parki narodowe, ale nie zawsze jest to możliwe, bo na przykład przy wycince lasu, jeżeli są tam jakieś kolorowe żabki z rodziny Dendrobatidae, one znikną razem z tą wycinką. Jeżeli mamy populację tych żabek, choćby maleńką, będziemy ją hodowali, przetrzymamy. Nie ma sensu zakładania na przykład w tej chwili rezerwatu dla osiołków somalijskich w Somalii, bo nie ma tam partnerskiej organizacji i nie ma to sensu. Dlatego hodujemy te osiołki w ogrodach zoologicznych po to, żeby kiedyś je wypuścić, jak już będą warunki do stworzenia rezerwatu czy parku narodowego. Tak się stało na przykład z końmi przewalskiego w Mongolii, to się udało, ale z osiołkami somalijskimi jeszcze chwila. Druga prawda jest też oczywista. Trzymanie zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych, czy w ogóle w zamknięciu, w niewoli, to nie jest nic dobrego. Wybieramy mniejsze zło, bo jeżeli gatunek ma wymrzeć, to chodźmy, weźmy te ostatnie osobniki, czy jakąś grupę do hodowli, uratujmy gatunek. Te osobniki na początku nie będą szczęśliwe, jeżeli są to ssaki, zwłaszcza duże ssaki czy ptaki. Ale jeżeli są to płazy, gady, ryby czy bezkręgowce, one nie będą odróżniały niewoli od wolności, bo i tak żyły na niewielkiej przestrzeni. Więc tak, jest to zło, ale te negatywne emocje wokół ogrodów zoologicznych nie zauważają pewnych rzeczy, które my też robimy. Jeżeli oddajemy dziecko do przedszkola czy do szkoły na początku, to dziecko nie jest szczęśliwe, ale my wiemy, że robimy to po to, żeby zapewnić przyszłość temu dziecku. I podobnie z tymi zwierzętami, które zabieramy ostatnio, chociaż przez ostatnie dziesięciolecia ogrody zoologiczne bardzo rzadko przyjmowały jakieś zwierzęta z natury, ale to samo robimy dzieciom. Dajemy je w miejsce, którego one nie akceptują, po to, żeby zapewnić przyszłość później. I to samo jest z tymi zwierzętami, które hodujemy w ogrodach zoologicznych po to, żeby kiedyś przywrócić je naturze. Podobnie, jeżeli oddajemy kogoś bliskiego do szpitala, ten ktoś nie chce do tego szpitala, woli być w domu. Nawet jeśli ma świadomość, że może nie przeżyć tego wszystkiego, woli zakończyć żywot w domu niż w szpitalu. Ale my, mając nadzieję i wiedząc, że możemy pomóc, robimy coś, co budzi opór u danej osoby, która jest tym zainteresowana. Więc musimy mieć także świadomość, że to nie współczesne ogrody zoologiczne wygenerowały problemy w przyrodzie, które nas dotykają. To nie współczesne ogrody są odpowiedzialne za wymieranie gatunków. To inni ludzie zawinili, to inni ludzie narozrabiali swoją eksploatacją, swoją pazernością, zachłannością, a my jesteśmy grupą ludzi, którzy tworzą miejsce, czarodziejskie miejsce, które jest enklawą dla zagrożonych gatunków zwierząt, po to, żeby je w spokoju, w sposób skoordynowany na skalę międzynarodową hodować. Więc my jesteśmy atakowani, ale winowajca był gdzieś kiedyś. To nie myśmy spowodowali. Jeżeli ktoś chce krytykować ogrody zoologiczne, to oczywiście jak zobaczy coś, jakieś nieprawidłowości, powinien je zgłaszać. Ale niech sam sobie zada pytanie, co zrobił dla uratowania jakiegokolwiek gatunku na kuli ziemskiej, jakiegokolwiek zwierzęcia. A my robimy naprawdę bardzo dużo, robimy to intensywną pracą, robimy to codziennie i nasi pracownicy są bardzo emocjonalnie zaangażowani, więc to jest krzywda, jeżeli krytykowani są pracownicy ogrodów zoologicznych za to, co robią, bo oni ratują gatunki przed wymarciem. Oczywiście, że ogrody zoologiczne wzięły się z różnych zwierzyńców, menażerii, które były zakładane przez możnowładców po to, żeby mieć różne dziwne zwierzątka i pokazywać je innym możnowładcom. Ale to się zmieniło. Były te starożytne menażerie praktycznie wszędzie. No bo kto był bogaty, to sobie gromadził takie zwierzęta. Też jako rezerwę białka, bo były zakładane na przykład kolekcje jeleni po to, żeby eksploatować łowiecko, czy też pozyskiwać z nich mięso, no bo nie było hodowli świń, nie było hodowli bydła, to mięso było trudno dostępne, a tutaj możnowładca miał sobie duży park, w nim daniele i od czasu do czasu jakiegoś daniela czy jelenia zapraszał sobie na biesiadę. Te duże ogrody zoologiczne, które powstawały, największe kolekcje, to były w Anglii, w Paryżu, zakładane przez królów, później udostępniane publiczności. Ale czasem było to śmieszne, bo na przykład w Londynie można było kupić bilet do wstępu do zoo za pół pensa, ale też można było przynieść psa lub kota do karmienia lwów. To też gwarantowało wejście. My takiej przeszłości nie mamy, zresztą my jako Polska też nie mamy przeszłości kolonialnej, więc narozrabialiśmy w świecie trochę mniej niż inni, no ale też nie mieliśmy takiej przeszłości, żeby przynosić psa lub kota do zoo jako opłatę i taki pies czy kot miałby być zjedzony przez lwa. W każdym razie tak, te duże kolekcje się działy i nie ukrywamy tego, że te duże ogrody zoologiczne powstały z menażerii. Czasem warto
też spojrzeć na ludzi z strony zwierząt, to czasem to robimy, ale bywały niestety też ekspozycje z udziałem ludzi i to jeszcze nie tak dawno. I na Bronxie i w Europie bywały takie ekspozycje, gdzie przywożono pigmejów z Konga i pokazywano ich w ogrodzie zoologicznym. Teraz jest to nie do pomyślenia, ale jeszcze w roku 1970, czyli przed 50 laty, w Australii ukazała się książka pod tytułem Fauna Australii i był tam rozdział poświęcony aborygenom, więc jakbyśmy mieli aborygenów figury na wybiegu z kangurami, ambasada Australii interweniowała, że sobie tego nie życzą. Zostały w końcu zabrane, bo kangury je zniszczyły. W każdym razie mniej więcej w latach 70 zaczęło się dyskutowanie na temat przyszłości ogrodów zoologicznych, na temat idei ogrodów zoologicznych, na temat tego, czy w ogóle ogrody zoologiczne są potrzebne, ale ogrody zoologiczne na taką krytykę i niepokój odpowiedziały tym, że się zjednoczyły po to, żeby wspólnie utrzymywać pewne standardy pielęgnacji zwierząt, mieć pewne wizje, projekty i rzeczywiście zająć się hodowlą zagrożonych gatunków, a nie pokazywaniem za pieniądze dziwnych kóz. W każdym razie powstały projekty ochrony, powstały organizacje i od tego momentu liczy się historia nowoczesnych ogrodów zoologicznych. Podobnie jak historia nowoczesnego samochodu osobowego też się zaczęła kilkadziesiąt lat temu, a podobieństwo samochodów do tych sprzed 120 lat jest tylko z tego, że są cztery koła i kierownica, a czasem w nowoczesnym nawet kierownicy nie ma. Także zwierzętom nadano prawa, a ogrodom zoologicznym i ludziom obowiązki, no i powstały organizacje. Najpierw amerykańska, światowa, europejska i tak dalej, rosyjskojęzyczna. Jesteśmy członkami jako warszawski ZOO i UAZY, czyli tego Światowego Stowarzyszenia i EASY, czyli europejskiego, ale także EARASY, czyli tej organizacji rosyjskojęzycznej. No i teraz nadszedł w końcu czas, żeby sobie powiedzieć, jakie są funkcje nowoczesnego ZOO. Więc oczywiście przede wszystkim jest to ochrona bioróżnorodności. I to się dzieje dwojako. Z jednej strony angażujemy się w projekty ex situ, czyli hodowli zagrożonych gatunków poza miejscem ich naturalnego występowania, czyli właśnie w zoo, ale ogrody zoologiczne coraz częściej angażują się także w projekty in situ, czyli wspierają ochronę zwierząt w naturze. Hodowla z jednej strony, ale wspieranie dzikiej populacji z drugiej. Tutaj oczywiście jest potrzeba szerokiej współpracy z biologami, zoologami, którzy pracują w parkach narodowych i rezerwatach. No i drugi duży filar w ogrodzie zoologicznym to jest edukacja. Kiedy na początku września nasi edukatorzy ogłaszają nabór na lekcje o przyrodzie, to w ciągu 2 tygodni nauczyciele zabukowują wszystkie terminy aż do czerwca, bo jest duże zapotrzebowanie na takie lekcje. One się dzieją w różnych klasach wiekowych, są to różne tematy, jest to ogromne zapotrzebowanie na to. Nauka to kolejny filar. Te badania naukowe dzieją się rozmaite. W naszym ogrodzie też na przykład poszukujemy źródeł altruizmu u małp człekokształtnych. Trudna sprawa, w naturze nie do zbadania, co jest altruizmem, a co nie jest. W warunkach nieeksperymentalnych praktycznie byśmy nie mogli tego badać, a w zoo, kiedy możemy stworzyć warunki eksperymentalne, no, można to zauważyć i wtedy widzimy, czy małpa podejmuje decyzję, bo woli mieć jednego banana teraz, czy 5 bananów, żeby dostał kolega z drugiej klatki. No niestety małpy często wolą tego jednego banana, ale czasem są chwile zawahania. No, na razie to analizujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale oczywiście każde zwierzę żywe, także po śmierci, także jego tkanki są źródłem mnóstwa inspiracji naukowych. Powstają różne prace magisterskie, doktoraty, więc się dzieje. Rekreacja to jest ten filar, który widzi przeciętny Kowalski przychodząc do zoo. Kowalski chce mieć trawę zieloną, zwierzęta uśmiechnięte, tylko młode, żadnych starych zwierząt. Chce mieć grill, chce mieć piwo, wino, watę cukrową dla dziecka i lody. No, nie ma waty cukrowej w zoo, bo jest to przekąska niezdrowa, więc wycofaliśmy się z tego, żeby właśnie dzieci nie molestowały rodziców. Nie ma alkoholu, nie ma piwa, nie ma wina. No, z tego względu, że czasem wyglądało to dziwnie, jak tacił z takim plastikowym kubełkiem piwa, chwiejąc się, tłumaczył coś tam dziecku, że wiesz, to jest taki lew, co go nazywają tygrys na przykład. Więc to nam się niezupełnie podobało. No, można oczywiście zjeść, staramy się, żeby były te pożywki, odżywki różne zdrowe, pokarmy, żeby były zbilansowane także dla dzieci, żeby matki mogły podgrzać mleko, które mają dla swoich dzieci. Więc ta
rekreacja jest. Są strefy odpoczynku, strefy piknikowe, gdzie można się rozłożyć na trawniku z kocykiem. Jest czysto, przyjemnie, w miarę cicho. Więc ta rekreacja się dzieje. No, natomiast ludzie muszą zaakceptować zwierzęta stare, dlatego że zwierzęta w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż w naturze, dożywają sędziwego wieku, my je znamy z imienia i nazwiska, my je znamy z ich historii i nie chcemy się z nimi rozstać, bo z racjonalnego punktu widzenia, skoro zwierzę się nie rozmnaża, bo przez stare, to powinno się je uśpić i wstawić następne, które by się rozmnażało. Tak byłoby racjonalnie, gdybyśmy chcieli podejść tylko do tego zwierzęcia, do hodowli w sposób bez emocji, ale my te zwierzęta, krótko mówiąc, po prostu kochamy, jesteśmy pozytywnie zakręceni, więc są z nami do końca. I czasem stare zwierzę wygląda sennie, zmęczone, nie wygląda zupełnie dobrze. Tutaj nie należy tego krytykować, zostawmy tym zwierzętom czas, żeby sobie dożyły swoich dni. Warszawski zoo jest pewnym wyjątkiem w Europie, dlatego że myśmy rozwinęli piąty filar, czyli rehabilitację dzikich zwierząt. Za nami już idą następne ogrody, i czeskie, i węgierskie, dlatego że ten filar, przyszedł przykład ze Stanów. Tam jest to jakby normalne, że ogrody się angażują w takie ośrodki rehabilitacji. Myśmy byli jako pierwsi, mieliśmy pewne trudności, jeżeli chodzi o przepisy unijne, ale daliśmy sobie z tym radę. Pokazaliśmy w Europie, że można, i jest zainteresowanie, więc jest nadzieja, że ta idea tworzenia ośrodków rehabilitacji na peryferiach, czy też nawet poza ogrodem, ale administrowany przez ogród, będzie się rozwijała. My mamy ośrodek CITES, czyli dla skonfiskowanych zwierząt, bezkręgowców, płazów, gadów, które gdzieś w jakiś sposób zostały przemycone czy porzucone. I mamy ośrodek rehabilitacji dla ptaków krajowych, czyli Ptasi Azyl, który w ubiegłym roku przyjął 6,5 tysiąca pacjentów. W Polsce takich ośrodków jest już 70. Kiedy nasz powstawał, były 3. Był u Jerzego Desselbergera i Krystyny Rogaczewskiej w Warszawie na Czerniakowie i u Zofii Brzozowskiej w Szczecinie. Ten w Szczecinie jeszcze funkcjonuje. Myśmy byli jako trzeci ośrodek, pierwszy profesjonalny, który od razu zaczął przyjmować około 2000 pacjentów. W tej chwili przyjmujemy 6,5 tysiąca, a pozostałych 70 takich ośrodków w Polsce przyjmuje mniej niż 6 tysięcy pacjentów. Czyli my przyjmujemy więcej niż pozostałych 70 ośrodków. Więc widać skalę potrzeb. Oczywiście Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych jest czymś, co nobilituje, ale tutaj jest dość łatwo zostać członkiem. Jak już jest się członkiem OASY, to członkiem OASY zostaje się dość łatwo. Najtrudniej jest zostać członkiem EASY, ale także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych, czyli Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Także na świecie jest tych ogrodów zoologicznych sporo. Nie wszystkie należą do tych organizacji, bo większość ogrodów są to ogrody małe, nastawione na komercję, nie nastawione na programy hodowlane, które są kosztowne. Więc tak to wyglądają tutaj te statystyki, jak widzicie Państwo. Niewiele tych członków jest z Europy, większość jest z Ameryki. Europejskie Stowarzyszenie też jakby wzór przyszedł ze Stanów, zaczęło funkcjonować. Na początku tych członków było niewiele, w tej chwili jest to duża, rosnąca liczba. Tych ogrodów jest naprawdę dużo. Poza tym krajów, które są członkami EASY, jest więcej niż krajów w Unii Europejskiej, dlatego że mamy na przykład takie kraje jak Armenia, Gruzja, ale też na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael. Tam do nas chcą ludzie po prostu wejść, przyjść, żeby z nami współpracować, bo są z tego konkretne przywileje, ale przede wszystkim są obowiązki. Te obowiązki są takie, żebyśmy przede wszystkim przestrzegali konstytucji, żebyśmy działali zgodnie z kodeksem etyki EASY. Oczywiście musimy wspierać misję naszej organizacji, przestrzegać standardów utrzymania zwierząt. Tutaj bywało różnie. Jeżeli ktoś rzeczywiście robił błędy, był pouczany, komisja etyki interweniowała, ale jeżeli ktoś to robił z rozmysłem, nie utrzymywał standardów utrzymania zwierząt, zwyczajnie jest wykluczony z tej organizacji. Tak się stało z jednym z polskich ogrodów zoologicznych, to dużym, bo po prostu nie dawał sobie rady z funkcjonowaniem. Także wszystkie nadwyżki hodowlane nie są tak naprawdę nasze, one są własnością programów hodowlanych. My te nadwyżki musimy udostępniać do programów hodowlanych, a ten ogród, o którym wspominałem, że był wykluczony z organizacji, też właśnie nie współpracował, a poza tym w fatalnych warunkach były tam zwierzęta i nic nie docierało do władz tego ogrodu. W końcu Europejskie Stowarzyszenie wykluczyło ten ogród z grona swoich członków, dając jednak szansę na poprawę, redukując i cofając go do pozycji kandydata na członka, więc ma szansę, musi tylko spełnić wymagania.
Także to zarządzanie populacjami tych zwierząt w EAZie, w ogrodach zoologicznych zrzeszonych w EAZie, polega na tym, że po pierwsze mamy listę rekomendowanych gatunków, no i trzeba spełniać standardy. To nie może być tak, że ja sobie dzisiaj powiem, chcę mieć orangutany. Bo natychmiast Komitet Hodowli Orangutanów powie mi, pokaż jakie masz warunki. No nie mam, ale stworzę. No dobrze, pokaż plany. Plany będą dyskutowane i dopiero kiedy te plany będą jakoś tam zaakceptowane, to można być na liście oczekujących, ewentualnie na orangutany, a potem jak już powstanie obiekt, będą ze 2-3 wizytacje w czasie budowy i potem można dostać o pierwsze orangutany. Zwykle dla takiego nowego członka grupy hodowlanej będą to jakieś osobniki, mieszańce różnych form orangutana, czy też na przykład niepłodne osobniki, czy wykastrowane, więc, ale bez prawa rozmnażania. Dopiero kiedy poradzimy sobie z taką grupą, tak jak my sobie radzimy z gorylami, potem dopiero możemy liczyć na grupę hodowlaną, więc jest sprawdzenie. No i tutaj sprawdzić musimy się w sensie hodowlanym, tak, opieki nad zwierzętami. Jest to czasem bardzo trudne, bo na przykład w silne mrozy bywało, że nasze orangutany miewały wzdęcia, trzeba było wtedy mieć koper naciowy, a we wszystkich supermarketach nie mogliśmy go znaleźć i był wtedy dylemat, jak poradzić sobie ze wzdęciem u goryli. W każdym razie tak, wszelkie informacje muszą być przekazywane do bazy danych. W tej chwili to jest wszystko online. Członkowie mają dostęp do takiej jakby ogólnej części tej bazy danych, ale mogą też wejść do części, która nie jest dostępna dla wszystkich. W każdym razie te nasze obowiązki są rozmaite, też powstają różne podręczniki na ten temat. No i te dane dotyczące zwierząt są przechowywane w formacie, który jest dostępny i zrozumiały dla wszystkich, to nie ma dowolności. Więc najpierw były takie programy jak Sparks i ARCS, ale w tej chwili jest taki program online, ZIMS. Wszyscy złożyliśmy się na ten program, żeby powstał. Kosztował bardzo dużo, ale jest ten program i tam członkowie mogą wejść, obejrzeć zwierzę, jeżeli koordynator jakieś zwierzę chce nam przekierować. Z innego ogrodu możemy wejść, zobaczyć, jaki miał charakter to zwierzę, a może miał jakiś charakterek specyficzny, czy chorowało, jak było leczone, wszystkiego się dowiemy, ale tylko członkowie. Także te dane też muszą być tam przekazywane codziennie. Musi być człowiek, który się tylko takimi rzeczami zajmuje po to, żeby ta baza danych była aktualna. Jest to bardzo rozbudowane. Tutaj różnymi kliknięciami można wejść i otworzyć następne okienka. Więc tych programów EEP było na początku niewiele, tych programów hodowlanych, ale w tej chwili jest ich już coraz więcej. Komitetów hodowlanych jest coraz więcej. Tak naprawdę do niektórych brakuje lekarzy weterynarii, którzy mają pojęcie o danej grupie zwierząt, ale to się rozwija. Rozwija się też specjalizacja lekarzy weterynarii, się rozwijają. Jest bardzo intensywna współpraca, wymiana korespondencji. Ja jak przychodzę do pracy z rana, odpalam komputer, to mam tak mniej więcej 60-80 maili, a potem dopływa do mnie sporo aktualnych maili z zoo, a po południu drugie tyle się dosypuje, jak otworzą się amerykańskie ogrody zoologiczne i tam odpalą swoje komputery, więc dzieje się. W każdym razie musimy sobie zdać sprawę z tego, że 95% zwierząt w ogrodach zoologicznych są to zwierzęta, które w ogrodach zoologicznych się urodziły. 5% są to zwierzęta z konfiskat. To są, tak jak ostatnio przygarnęliśmy, skonfiskowany 1400 kg rafy koralowej. No więc to są organizmy, które trafiają do ogrodów zoologicznych. To są te zwierzęta z konfiskat, ale nie możemy tak naprawdę nawet przyjąć zwierzęcia od osoby prywatnej, jeżeli nie ma żadnych dokumentów z tym zwierzęciem związanych. Więc te zwierzęta wszystkie mają znane pochodzenie, przejrzyste, klarowne, nic tam się nie da ukryć. Wiele ogrodów zoologicznych prowadzi różne projekty in situ, czyli w miejscu pochodzenia zwierząt, ale paradoksalnie są to ogrody z krajów, które mają przeszłość kolonialną i te projekty są prowadzone przede wszystkim w dawnych koloniach. Polskie ogrody zoologiczne nie prowadzą żadnego takiego projektu in situ. Warszawski w tej chwili przygotowuje się do takiego w Indonezji, ale wspieramy różne projekty poprzez fundusze, które albo zbieramy, albo mamy Fundację Rozwoju Warszawskiego, Fundację Panda, która w naszym imieniu takie pieniądze przekazuje. Także trwają prace rozmaite, ale póki co polskie ogrody tak naprawdę w skali Europy nie są bogatymi ogrodami. No i właśnie przykłady dobrych praktyk są różne. Tu
proszę sobie tylko rzucić na to okiem. Różne inicjatywy, które się dzieją w ostatnich latach, sprzyjają właśnie ochronie zwierząt in situ, także nawet zbieranie piór od dzioborosów, czy też adoptowanie dziupli dzioborosów. Takie projekty się dzieją. Można to zobaczyć na terenie warszawskiego zoo. Te ogrody, które są w polskim stowarzyszeniu, czyli w Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, tutaj właśnie je widzimy. Tutaj nadzieje pewne wiążemy z Białymstokiem jeszcze. Poznańskie zoo niestety zostało wykluczone z Rady Polskich Ogrodów, zresztą też nie jest już członkiem EASY. No i tutaj właśnie w liczbach nie będziemy sobie tego omawiać, bo to się zmienia z roku na rok, ale każdy zoo wydaje informator o sobie. Na stronie każdego zoo można wszystko znaleźć, a też wydajemy jako ogrody zoologiczne taki informator, gdzie wszystkie ruchy zwierząt są pokazane i także sprawy personalne i różne projekty są przedstawione. Tutaj widać, jakie różne organizacje bywają jakby atrakcyjne dla polskich ogrodów zoologicznych i są te ogrody członkami tych organizacji. No, te nasze dane, jeśli chodzi o projekty, także EEP czy SB, czyli prowadzenie ksiąg, ilość gatunków, to tutaj rzeczywiście Warszawa i Wrocław to są dwa ogrody, które się wyróżniają. Przykłady takich projektów, no na przykład bieliki. W Polsce mamy już ponad 1500 par lęgowych bielików. W latach 80. było ich 60, więc tutaj praktyczna ochrona dała efekt. No i z tej masy bielików, które w Polsce przychodzą na świat, jest trochę młodych, które nie mogą sobie poradzić na wolności z różnych powodów, albo mają drobne urazy. I te ptaki są po rehabilitacji przekazywane do ośrodków hodowli, na przykład w Izraelu. Ostatnio był taki projekt, przekazywaliśmy tam ptaki właśnie do hodowli i do przywrócenia tego bielika w Izraelu. Szpaki balijskie, tutaj te białe, one na wyspie Bali wymarły. Potem była próba stworzenia hodowli przez ogrody zoologiczne, które się zrzuciły na taki ośrodek. Doszło tam do katastrofy wykradzenia ptaków, krzywdy ludzkiej, więc potem zrobiono to trochę mądrzej, z większym rozmachem, z większym bezpieczeństwem. No i póki co, no jakoś tam ta hodowla idzie, ale nie ma miejsca na wyspie Bali, gdzie te szpaki mogłyby żyć, więc to jest konkretny dodatkowy problem, no bo cena czarnorynkowa takiego ptaka jest duża. Jak go wypuścimy w miejskim parku, jest duże ryzyko, że ktoś go odłowi i znowu wsadzi do klatki. Bażanty annamskie, to jest ciekawostka. Dlatego, że one zmieniły nazwę teraz na bażanty wietnamskie, bo wietnamski rząd chce wybudować stację hodowli. Ta annamska, nazwa annamska to była taka wyszukana troszeczkę. Rzeczywiście te bażanty pochodzą z regionu, gdzie Laos, Wietnam mają taki złoty trójkąt. Niebezpieczne miejsce, tam bym się sam nie zapuszczał, ale rząd Wietnamu chce zbudować tam wielką stację hodowli właśnie tego gatunku, który w przyrodzie wymarł. A akurat polskie ogrody zoologiczne, w tym warszawskie, mamy duże osiągnięcia w hodowli tego gatunku i jest nadzieja, że go niebawem przywrócimy Wietnamowi, współpracując nie tylko z rządem Wietnamu, ale także z taką organizacją, która się nazywa World Pheasant Association, czyli Światowe Stowarzyszenie Bażancie na rzecz bażantów. No, ary hiacyntowe, akurat w tej chwili mamy dwie pary, które chyba zaczną coś kombinować, są już w odpowiednim wieku. Też gatunek, którego zostało w naturze około 3000 osobników na ogromnym obszarze, więc no, wystarczą duże pożary, a działy się już w Amazonii i może nam przestać ten gatunek istnieć. Więc kondory wielkie, ach, to jest historia, proszę Państwa. One są hodowane, one bardzo późno dojrzewają płciowo, bo w wieku powiedzmy 7 lat rozmnażają się trochę lepiej, trochę gorzej. W Polsce to idzie jako tako, powiedzmy, jeżeli chodzi o utrzymanie tych ptaków, z rozmnażaniem jest trochę trudniej, ale no, w skali świata tych kondorów troszeczkę jednak się rozmnaża i była taka sytuacja, że nadwyżkowe czy te rozmnożone kondory postanowiono wypuścić w Andach w Ameryce Południowej. No i proszę sobie wyobrazić wypuszczanie kilku pierwszych kondorów, festyn ludowy, fletnia pana, Indianie grają El Condor Pasa. Indianie wierzą w to, że kondor wielki sprowadza deszcz, a w tamtym regionie rzeczywiście tego deszczu brakuje. No i sobie wyobraźmy, że pracownicy ogrodów zoologicznych wypuszczają kondory ze skrzyń, kondory lecą, Indianie grają El Condor Pasa na fletni pana i spada deszcz. Po jakimś czasie
Znów wypuszczane są kolejne kondory, znów festyn indiański, El Condor Pasa, Letnia Pania, Pana, kondory poleciały i spadł deszcz. I tak 16 razy pod rząd. Jak to możliwe? Ano ornitolodzy i zoolodzy z ogrodów zoologicznych wiedzą, jak współpracować z meteorologami i wybierają odpowiedni moment do wypuszczenia kondorów, bo przy takich projektach in situ, kiedy wypuszczamy jakieś zwierzę do natury, musi być poparcie lokalnej społeczności i czasem warto o to poparcie się postarać. Tutaj mamy gołębiak kasztanowaty, Socorro Daw. Wyspa Socorro jest to wyspa meksykańska, była tam armia, na tej wyspie było to miejsce strategiczne, dużo żołnierzy, psy, koty, owce, kozy, zjedzono całą zieleń, wszystko co tam żyło zostało zjedzone, armia się wycofała i została pusta wyspa, ale postanowiono przywrócić życie na tę wyspę, no i rząd Meksyku zawiózł tam statkiem sadzonki drzew, które tam występowały, zresztą te same, które były na lądzie stałym, wybito wszystkie psy, koty, owce, kozy, zabrano stamtąd, no i zaczęto przywracać to, co tam żyło, no i brakowało tego gołębiaka kasztanowatego. Na szczęście okazało się, że kilku prywatnych hodowców w Ameryce, ale też kilku w Europie miało te gołębiaki kasztanowate z wyspy Socorro. One nawet się nazywają Socorro Daw, po polsku gołębiak kasztanowaty. No i zaczęła się hodowla. Wziął to ogród zoologiczny z Frankfurtu. Z nadmianem zaczęliśmy hodować te gołębiaki. Dostaliśmy pierwsze osobniki tutaj do warszawskiego zoo. Puch, poszła. Eksplozja, zaczęły się rozmnażać. W pewnym momencie było 100. Populacja liczyła 100 sztuk. Dostawałem raport, to było lat temu kilka. 100 sztuk, z czego 17 przyszło na świat w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Teraz już jest populacja około 200. Te gołębiaki są też w Meksyku, już w ogrodzie zoologicznym African Safari. Byłem, ale nie widziałem gołębiaków, bo mi powiedziano, że nie można tam chodzić, żeby ich nie płoszyć. Domyśliłem się, że mogą pochodzić od nas, ale już przecież nie muszę oglądać gołębiaków. Chciałem tylko zobaczyć, jak te woliery są zorganizowane, ale niech jak najszybciej wrócą na wyspę Socorro. Podobna historia z pingwinami przylądkowymi. Proszę Państwa, jeszcze w latach 80. populacja tych pingwinów na południu Afryki wynosiła około miliona osobników. Milion. W 2000 roku było 80 tysięcy. Więc szybki spadek. No i z tych 80 tysięcy mamy wyciek ropy, 20 tysięcy wysmarowanych ropą, skazanych na śmierć. Więc Sandcop, to jest taka organizacja, która tam działa w Kapsztadzie, poprosiła o pomoc. Dostałem maila z prośbą o pomoc. Jeszcze tego samego dnia miałem bilet, pieniądze na przelot i na funkcjonowanie. Też tam organizatorzy zapewnili wyżywienie i bazę taką mieszkalną. Bilet zapewnił mi British Airways, a wizę dostałem już następnego dnia, wizę afrykańską z pisem, że lecę ratować pingwiny, prosi się o udzielenie wszelkiej pomocy. I z takimi dokumentami trzeciego dnia dostania zaproszenia już tam byłem. Spędziłem tam 6 tygodni, schudłem 6 kg, ale odzyskałem je niestety. W każdym razie 20 tysięcy pingwinów wysmarowanych ropą, umarło nam 615. A bywały wycieki ropy, gdzie ginęło 75% ptaków albo 100%. Tutaj 615 z 22 tysięcy, więc bardzo korzystnie to wyszło i rzeczywiście były wypuszczane na wolność, no ale trudność była na początku zapewnić im bazę, miejsce, 20 tysięcy pingwinów, baseny do pływania, lekarzy, badanie krwi, badanie kondycji, bo to było trudne. Wykryliśmy u nich w pewnym momencie, w związku z tym, że nie były na swojej wyspie, tylko na lądzie, wykryliśmy malarię. Trzeba było leczyć, zabezpieczyć się przed malarią, zdiagnozować. Nie było fachowców, a ja się na tym znałem, więc w pewnym momencie zostałem oddelegowany do laboratorium, gdzie uczyłem inne osoby rozpoznawania w krwi tych plazmodiów. No i oczywiście badaliśmy to na wielką skalę. I jak wróciłem z RPA po 6 tygodniach, to nie dość, że schudłem, to jeszcze musiałem mieć okulary. Przy mikroskopie spędzałem trochę za dużo czasu. W każdym razie wypuszczaliśmy je na wolność. To była duża akcja, największa zresztą w skali ludzkości, akcja ratowania dzikiej przyrody, zakończona powodzeniem. No tych ssaków, które mamy u nas w zoo, jeśli chodzi o sukcesy, no to oczywiście gibońce, antylopy bongo, które nam się od lat bardzo dobrze mnożą, gepardy, wielkie sukcesy mamy w skali całej Europy, a ostatnio rozbudowaliśmy kolekcję różnych ciekawych bażantów, które no, hodujemy z wielkim sukcesem ku uciesze innych ogrodów zoologicznych. Mamy także duże doświadczenie w hodowli i koni przewalskiego, i mrówkojadów, i pandek rudyk, a tutaj właśnie dzisiaj akurat
ma przyjechać pan Karuda. Mieliśmy też piękną grupę Likaonów, ale zrezygnowaliśmy z nich w pewnym momencie, kiedy już się zestarzały, bo chcemy zbudować nowy, piękny, duży wybieg po to, żeby znów móc hodować Likaony i obserwować ich bardzo ciekawe zachowania socjalne. Osiołki somalijskie, śliczne, te kopytka, takie pęcinki malutkie, no cudowne. Hodujemy. Nie możemy ich wypuścić jeszcze na wolność, to są za duże niepokoje w miejscu, gdzie one żyły pierwotnie. Musimy jeszcze chwilę ich hodować w ogrodach zoologicznych, a potem możemy pomyśleć o wypuszczaniu. Także osoby wizytujące warszawskie zoo zauważałem, no były zebry i są zebry. No tak, no były zebry, były zebry Czapana Pospolita, teraz mamy zebry Hartmana, zebra górska, ginąca. Zwiedzający czasem tego nie rejestrują. Były antylopy, no ale były sitatungi, a są koby nilowe, bliskie wymarcia. Tutaj mamy tak samo oryksy szablaste. No jakby to jest gatunek, który wymarł, jest odbudowywany. Mamy też osiągnięcia w hodowli nosorożców indyjskich, czyli pancernych. Na razie niestety musimy wstrzymać rozród z powodu pewnych dolegliwości u naszej samicy. No, słonie to nasze marzenie, bo byliśmy pierwszym ogrodem w Polsce, gdzie się urodzi słoń. Wtedy był to słoń indyjski, teraz mamy nadzieję na słonika afrykańskiego i no, różne gusła robimy, różne czary, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie o historii żubrów nie ma co przypominać. Warszawskie ZOO też było zaangażowane pierwotnie w hodowlę i potem reintrodukcję do Puszczy Białowieskiej tych żubrów. Hodowla żyraf, no proszę Państwa, no mamy sukcesy, ale te wszystkie drogi, autostrady, linie kolejowe przez Afrykę, one dzielą świat żyrafom i one się nie mogą przemieszczać. Żyrafa jest to zwierzę, które ma napęd na cztery koła i ono pójdzie do przodu, w bok, do tyłu, ale nie podskoczy, nie przeskoczy. Nasyp kolejowy to już jest bariera, tak samo autostrada. One tego nie są w stanie pokonać. Mamy grupę samców, hodowlaną grupę dopiero mamy dostać. Mamy grupę samców, którą wychowujemy. I nasz pierwszy samiec, który pojechał do szwajcarskiego ogrodu zoologicznego Mutongę, został nazwany najpiękniejszym, a później także najlepiej wychowanym samcem w Europie. Więc mamy sukcesy, nasz Mutongę tam odnosi sukcesy, został już ojcem. Na razie mamy kolejnego w szeregu Azizjego, który w tej chwili jest przywódcą grupy. Mamy jeszcze Wanę i Wikinga. Wiking to niezła zakała, ale to już jest opowieść na inną historię. Motyle to właśnie to są też te gatunki, które no niekoniecznie są urodzone w ogrodzie zoologicznym, one trafiają do nas z takich półdzikich farm z Azji i one są pokazywane w różnych ogrodach zoologicznych. Gady często bywają z konfiskat i potem są wprowadzane na stan ogrodów. Są oczywiście książki, które omawiają to, co się dzieje w zoo i jakość tych ogrodów. Są takie podręczniki, są takie zestawienia, jest to publikowane w czasopismach. Warszawskie zoo wypada zawsze bardzo korzystnie. Tak naprawdę najlepiej z polskich ogrodów zoologicznych wypadało w tych zestawieniach, więc mamy powody do dumy. Są też przewodniki turystyczne, które pokazują, jak podróżować pomiędzy ogrodami zoologicznymi, zwłaszcza w Stanach. Ale miejmy nadzieję, że w Polsce też kiedyś czegoś takiego się doczekamy. Była kiedyś fundacja odtworzenia Tura, która u nas działała, ale profesor Mirosław Ryba, który odszedł trochę przedwcześnie z tego świata, zabrał ze sobą tak naprawdę inicjatywę, moc swoją, no i wiedzę. I troszeczkę utknęła ta sprawa, ale miejmy nadzieję, że znajdą się naśladowcy. Kolejny projekt, jaki podjęły Europejskie Ogrody Zoologiczne, to jest tak zwana Arka zamrożona, Frozen Ark. I tutaj zbieramy różne tkanki zwierząt do przechowania, ale dopóki mamy żywe organizmy, staramy się je hodować i tak powstała inicjatywa, żeby póki się da hodować te wszystkie małe żabki z rodziny Dendrobatidae. I to jest właśnie taki amfibian Ark. I tutaj hodujemy te różne żabki w dwóch grupach oddzielnych, kilka gatunków, każdy ogród to ma, żeby w razie czego się uzupełniać, żeby dać im szansę na przetrwanie. No i właśnie ten Frozen Ark to jest kolejna inicjatywa, która ma zapewnić zabezpieczenie materiału genetycznego tych najbardziej rzadkich gatunków zwierząt. No i są różne kampanie. Gdybyśmy my jako warszawski zoo wystąpili do rządu Konga czy jakiegoś innego kraju w Afryce, spłynęłoby to. Ale jeżeli występuje duża organizacja europejska czy światowa, to już jest pewna moc. No i wtedy można coś spróbować zmienić. Bushmeat, czyli to mięso pochodzące od dzikich zwierząt w Afryce, ciągle jest traktowane jako panaceum na różne choroby. No i trzeba tutaj spróbować wpłynąć na świadomość, co się dzieje dzięki ogrodom zoologicznym. Te działania instytutu są różne. My wspieramy
nasze ptaki rodzime poprzez nasz azyl, ale także wspieramy hodowlę cietrzewi, głuszców w Polsce. Z głuszcami już jakby usamodzielnili się leśnicy, z cietrzewiami właściwie też, ale czasem jakaś drobna porada im się na pewno przydaje, więc tak. Mamy też ośrodek CITES, to też jest konkretne wsparcie. No i właśnie w Azji są zbierane i w Afryce różne małpki, które były traktowane jako zabawki, gdzieś na bazarach sprzedawane, są zbierane, tworzone są grupy hodowlane i ewentualnie potem do wypuszczenia na wolność, ale to jest akurat dość trudne. Dzioborosce są zabijane w Papui Nowej Gwinei dla piór, dla papuasów jako ozdoby. Natomiast my te pióra zbieramy w ogrodach zoologicznych, tam gdzie są duże gatunki dzioborosów. I te pióra są następnie wysyłane tam do organizacji, która już rozdaje je papuasom, żeby nie musieli polować. No i czasem właśnie warto stanąć po drugiej stronie, od strony zwierząt, zobaczyć jak to wygląda, po to, żeby to przemyśleć, żeby się zastanowić nad tym, co jeszcze możemy tym zwierzętom poprawić. Pamiętajmy, że te zwierzęta, które mamy w zoo, one są w niewoli, ale chiński cesarz w zakazanym mieście też nie mógł wszystkiego robić, na co miał ochotę. Nasze zwierzęta biegają czasem. Ludzie mówią, no tak, stereotypia. No stereotypy to trzeba dopiero zbadać, przeanalizować, to nie jest takie proste. One biegają, bo chcą. W naturze muszą biegać, bo muszą, bo daleko jest od wodopoju, muszą zdobyć pokarm, muszą zabezpieczyć wszystkie swoje potrzeby i to wymusza ruch. Tutaj musimy pilnować, żeby nie były otyłe, musimy pilnować ich diety, bo bardzo łatwo jest zabezpieczyć wszystkie ich potrzeby, a wtedy zwierzęta są szczęśliwe, a przemieszczają się dla przyjemności. Proszę Państwa, warszawskie zoo jest inicjatorem pewnej akcji. Ustanowiliśmy dzień 11 marca, dniem misji ogrodów zoologicznych. Dla nas to jest data sentymentalna, bo 11 marca 1928 roku powstał Warszawski Ogród Zoologiczny, właściwie został założony, bo tam powstało wcześniej. Dla nas to data symboliczna, ale pociągnęliśmy za sobą inne polskie ogrody i 11 marca jest dniem misji ogrodów zoologicznych, które są celebrowane w różnych polskich zoo w bardzo szczególny sposób. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że otworzyłem oczy i że przyjdziecie Państwo do zoo i przekonacie się sami, jak u nas jest.